bo żadnego kosmosu nie ma. Prawdziwego zdjęcia Ziemi. Wyście ogarnięli. Mówili mi, nie poruszaj tego tematu, to nie ma sensu. Dasz pożywkę. Ale kiedy przekonałem się, że naprawdę sporo osób w płaską Ziemię wierzy i odrzuca wszelkie argumenty, stwierdziłem, że tematem trzeba zająć się od drugiej strony. Nie z tej Ziemi. Pod filmami naszych odcinków w internecie można znaleźć bardzo ciekawe komentarze. Hanna. Aha, no tak. Wiedzą, że kometa była 50 tysięcy lat temu, ale nie potrafią zrobić jednego, prawdziwego zdjęcia Ziemi. Adam B. Człowieku, weź się ogarnij. Człowiek nigdy nie był w kosmosie, bo żadnego kosmosu nie ma. No i tak pomyślałem, że warto poddać to analizie, wszak człowiek nie może żyć w bańce i potrzebuje czasem poszerzyć horyzonty? No właśnie. Czy płaska Ziemia mogłaby istnieć? Dzisiaj będziemy to bardzo poważnie analizować. Problem polega na tym, że tutaj spisek musiałby być utrzymywany od tysięcy lat. No przecież Eratosthenes, który jako pierwszy podał eksperymentalny dowód na to, że Ziemia jest kulą, no żył kiedy? Przed naszą erą. No to jaki spisek w ogóle przetrwałby tyle różnych zmian cywilizacyjnych? To przekracza nawet, nie wiem, poziom Assassin's Creed. Nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić, jak taki spisek mógłby trwać od tysięcy lat. Mówi Tomasz Kisiel, astronom. Wyobraźcie sobie, że wszystkie rządy świata, wszyscy uczeni, autorytety, najznamienitsze umysły, wszyscy od lat trzymają język za zębami. To jest absurd, żeby spisek NASA próbował nam wmówić, że Ziemia jest płaska. NASA istnieje od kilkudziesięciu lat, a wszyscy naukowcy z wieków poprzednich i co do tego zgodni, że Ziemia jest normalną planetą, która ma opiera za oko kulisty kształt. To teraz zastanówmy się, skąd to zjawisko. Na czym się w ogóle opierają ci ludzie? Z czego oni w ogóle wywodzą swoje twierdzenia? Przede wszystkim środowisko płaskoziemców nie jest jednolite. Niektórzy opierają się na bardziej dosłownym interpretowaniu Biblii na przykład, czy Pisma Świętego i wywodzenia z tego, że Ziemia nie jest planetą. Planety krążą po niebie. Planety są tymi obiektami, które nie poruszają się tak jak gwiazdy, tak jak wierzono w starożytności. A Ziemia nie jest planetą. Ziemia jest Ziemią. Ziemia jest środkiem świata, środkiem wszechświata. Wszystko krąży wokół Ziemi. No to jest takie bardzo, bardzo jakby pierwotne spojrzenie, nie biorące pod uwagę właściwie zjawisk. Inna część płaskoziemców nie analizuje tego w ten sposób, ale w ogóle pomija fakt, co jest poza. Środowisko płaskoziemców zaczęło rosnąć w siłę w latach 70. XX wieku. To wtedy Charles Kenneth Johnson powiększył grono zwolenników poprzez wydawanie publikacji. Flat Earth News był darmowym magazynem. Finansowanie zapewniali członkowie Towarzystwa Płaskiej Ziemi. Johnson nazywał naukowców kłamcami, a NASA fałszywą spiskową organizacją. Zgodnie z wizjami świata płaskoziemców, Ziemia miałaby być dyskiem o środku na biegunie północnym, otoczonym 48-metrowym murem z lodu. Mamy tarczę Ziemi, mamy ten lodowy mur, który ją otacza, Antarktydy, gdzie wszystkie rządy świata zawiązały spisek, że tam nie wolno nikomu pójść, co de facto jest nieprawdą, bo wolno. Nie ma żadnego zakazu wstępu na Antarktydę. Proszę bardzo, jak tylko kogoś stać, żeby tam popłynąć, to można. Są nawet rejsy komercyjne, które zabierają wycieczki z Argentyny. Jeśli ktoś ma ochotę, proszę bardzo. Temperatury często spadają poniżej 40 stopni poniżej zera. To, że jest to technicznie wykonalne, nie oznacza, że jest to łatwe i tanie. Nie trzeba żadnych spisków, żeby to po prostu było niebezpieczne. A co miałoby być nad nami? Część z tych płaskoziemców uważa, że Ziemia przykryta jest kryształową półkulą, która utrzymuje atmosferę na Ziemi. A więc dochodząc do tego muru lodowego, gdybyśmy się przez niego przedostali, to w którymś momencie zderzylibyśmy się z tą kryształową sferą firmamentu. To, że rządy, iluminaci, reptilianie albo ktoś, kto zarządza światem z ukrycia, doskonale o tym wie, to oczywiste. Przecież dowodem na poparcie tej hipotezy miałby być fakt, że flaga ONZ przypomina właśnie tę wizję świata. Płaskiej Ziemi z Arktyką w środku. Dlatego rządzący światem taką flagę wymyślili, żebyśmy nabrali podejrzeń, prawda?
To samo jest z atlasami. Atlasy Ziemi, które pokazują kulę ziemską z północnego bieguna, to jest pozostałość historyczna. Pewna. No, nasza jakby współczesna cywilizacja wzięła się głównie od XIX-XVII-wiecznego kolonializmu europejskiego, który rozwinął się przecież na północnej półkuli Ziemi i to dosyć daleko na północ. I to jest nasz środek świata, tak, historycznego. I z tego punktu widzenia patrzymy na całą kulę ziemską. Australia jest gdzieś od spodu, bo ona została skolonizowana późno. Ale tam przecież żyły inne kultury wcześniej. Gdyby nasza cywilizacja powstała nie w Europie, tylko właśnie, nie wiem, na Nowej Zelandii czy Południowej Afryce i tam zdominowała Ziemię, to naturalnym sposobem patrzenia na kształt kontynentów byłoby od bieguna południowego. A więc na środku mielibyśmy Antarktydę i wszystkie kontynenty byłyby do góry nogami. Kula nie ma wyróżnionego punktu środkowego albo początkowego, jest równie każdy punkt uprawniony, a na płaszczyźnie jest jakiś środek. Żeby udowodnić tezę, że Ziemia jest płaska, pan Bob Noddle postanowił sprawdzić to doświadczalnie. Jeden z takich bardziej prominentnych amerykańskich płaskoziemców miał znajomego, który miał dużo kasy. Kupili nowoczesny żyroskop laserowy, który mierzy obroty poprzez efekt interferencji światła w światłowodach. Ku ich zdziwieniu wyszło, że jak położyli to na stole i zmierzyli, to wyszło, że Ziemia obraca się z prędkością 15 stopni na godzinę, czyli 360 stopni na 24 godziny. Niesamowite odkrycie. A może to po prostu spisek globalistów, na przykład producentów globusów, którzy obawiają się bankructwa. Pan Bob już zapowiedział, że to nie koniec eksperymentu i że następnym razem wsadzi żyroskop do komory z bizmutu i wtedy już na pewno udowodni, że Ziemia jest płaska. Ja uważam tak, bycie płaskoziemcą polega na tym, żeby być ignorantem w kwestii podstawowych praw fizyki. Jeżeli posłuchamy osób, które do tej grupy ludzi można byłoby zaliczyć, to łatwo dojdziemy do wniosku, że oni po prostu kompletnie nie rozumieją matematyki, fizyki. Nawet w nie jakimś super zaawansowanym stopniu, tylko w stopniu, nie wiem, sięgającym końca szkoły podstawowej. Szkoły średniej to już jest w ogóle bardzo, bardzo dużo. Poprzez niezrozumienie podstawowych praw fizyki można bardzo łatwo pewne terminy rozumieć opacznie. Nie do końca rozumieć, co się widzi, a więc nieprawidłowo interpretować to, co się widzi. Ale jest jeszcze kilka ważnych spraw do omówienia. Bądźmy rzetelni. Sprawdźmy to dokładnie. Woda dąży do poziomu, tak? Każda inna ciecz, każdy inny płyn. No dobrze, a po co w takim razie otoczeni jesteśmy kryształową kopułą? Czyżby coś nam groziło, czy może my jesteśmy zamknięci w tym świecie i trzymani pod kopułą jak te biedne panie w seksmisji? Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! Ha, ha, ha! Ajajajajajaj! Ciśnienie powietrza na Ziemi no wynosi około 1 atmosferę, tak? Czyli jest dosyć duże, a w kosmosie miałoby być rzekomo próżnia. No to przecież jak postawimy zbiornik wypełniony gazem obok zbiornika z próżnią i wpuścimy jedno do drugiego, to powietrze ucieknie ze zbiornika, nie? No to powietrze z Ziemi uciekłoby w kosmos, gdyby nie było żadnej kryształowej sfery, która przykrywa płaską Ziemię, nie? No, ja pokazuję moim uczniom stos książek. Mierzymy sobie siłę, z jaką stos książek naciska na stół,
Potem wkładam wagę w połowę stosu książek. O dziwo, siła jest mniejsza, tak? Czyli ciśnienie słupa książek, im wyżej w słupie książek, tym maleje. To jest chyba normalne. Jedna książka waży mniej, dwie książki ważą trochę więcej, trzy książki ważą trochę więcej i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli atmosferę ziemską podzielimy sobie na takie płaskie warstwy, no to dolna warstwa ma większe ciśnienie, wyższa warstwa ma trochę niższe ciśnienie, bo nad nią znajduje się mniejsza ilość warstw, nie? A jak dojdziemy gdzieś tam 10 tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi, to tam jest 10 tysięcy warstw metrowych mniej tej atmosfery i tak dalej, i tak dalej. No to 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, tam już nie ma żadnych warstw, które by cisnęły atmosferę poniżej i tam ciśnienia praktycznie nie ma. To siła grawitacji powoduje, że ten słup powietrza mający prawie 100 km wysokości tu na dole wywiera tak duże ciśnienie, jak wywiera. To nie bierze się znikąd. Nie jest coś, że napompowali atmosferę Ziemi i ktoś... płaskiej ziemi. Czyli idąc tym tokiem myślenia, różowe słonie mieszkające na drzewach istnieją, a te szare na sawanie to jakaś ściema i spisek biologów całego świata. Stanów Zjednoczonych, Chin, Gabonu, Sri Lanki. A kto wierzy, ten trąba. Blue Marble. Zdjęcie wykonane przez astronautów misji Apollo. To było zdjęcie wykonane zwykłym aparatem fotograficznym z filmem, z kliszą fotograficzną. Wtedy nie było żadnych cyfrowych aparatów. Telefon komórkowy, każdy smartfon ma kamery, co najmniej jedną albo więcej. 20 lat temu takie kamery cyfrowe były cholernie drogie. 20 lat to jest mało. 40 lat temu nie było telefonów komórkowych praktycznie. Kamery cyfrowe weszły do użycia kiedy? W latach późnych 90. Jeszcze ja, będąc na studiach, uczyłem się obsługi urządzenia do analizy zdjęć astronomicznych na kliszach. Wręcz nie na kliszach, tylko na płytach szklanych. Na szklanych płytach z emulsją fotograficzną. W tej chwili każdy z nas nosi kilka kamer cyfrowych o znacznie większych możliwościach niż wtedy tamte profesjonalne. No i są dostępne przecież wszędzie. Tysiące tych zdjęć jest. No, tak, to jest, wiesz, to jest grafika komputerowa, nie? Sztucznie wygenerowane przez NASA, bo NASA kłamie. No nie, nie, to jest... charakterystyczna cecha teorii spiskowych. To, że brak dowodu na nią jest dowodem na nią. I teraz pytanie kluczowe. Po co ten spisek? Czemu miałoby służyć utrzymywanie ludzi w poczuciu, że Ziemia jest kulą? Co za różnica? Co w praktycznym życiu codziennym zmienia fakt, że kula jest, że Ziemia jest kulą, albo że Ziemia byłaby płaska? Co, jakie to ma znaczenie? To może mieć znaczenie co najwyżej dla nawigatorów. Sam nawigowałem na morzu, bo pływam, ale... No. Wedle praw fizyki zgadza ci się wszystko, kiedy nawigujesz. Tak. No. Tak. Mimo, że biorę to, że Ziemia jest kulą, nie? No ale dobra, no, można by powiedzieć, no ja tutaj jestem członkiem spisku, no jestem w końcu z wykształcenia astronomem, nie? No musiałem... Umówił się tutaj dziennikarzy nas jakimś tam podrzędnym fizykiem i teraz będą pociskać kity. No, dokładnie. Także to już potrafię. A ile dostałeś za to od NASA? NASA to mam w domu. I na koniec... Dunning-Kruger. To jest takie zjawisko psychologiczne, które polega na tym, że jak nie wiemy nic na jakiś temat, no to nasza pewność siebie w tym temacie jest zerowa. Nic nie wiem na ten temat. Ale jak zaczynam się interesować, zaczynam coś tam, obejrzę sobie filmik czy dwa, coś tam niby zrobię, to moja pewność siebie nagle skacze bardzo mocno do góry. Ja już tyle wiem na ten temat. I to jest właśnie ten moment, gdzie są płaskoziemcy. Oni coś tam poczytali, coś tam niby przemyśleli i ich pewność siebie w tym temacie jest strasznie wysoka. Ale przed nimi jest ogromna ilość wiedzy do nauczenia się. Kiedy zaczynamy uczyć się jeszcze więcej, w tym momencie gwałtownie
spada nasza pewność siebie w tej dziedzinie. Widząc kilkukrotnie więcej, nasza pewność siebie, poczucie pewności siebie w tym temacie jest znacznie niższe, niż jak widzieliśmy mniej. Bo dopiero uświadamiamy sobie, jak wiele jeszcze przed nami jest do nauczenia się, żeby móc powiedzieć, tak, ja się na tym znam. I to jest właśnie krzywa Dunninga Krugera, która pokazuje, jak zmienia się zależność pewności siebie, osoby, z którą rozmawiamy na jakiś temat, od faktycznej ilości wiedzy, którą ta osoba posiada. Czasami nie jest łatwo przyznać się do tego, że czegoś się nie wiedziało, ale przecież niewiedza jest czymś naturalnym. Rodzimy się nie wiedząc. Dopiero z czasem nabywamy wiedzę. A może czasami trudno po prostu przyznać się do tego, że można było się mylić. Tak czy siak życzymy pięknej podróży dookoła świata albo od ściany do ściany. Jeśli dotrwaliście do końca naszej kosmicznej podróży, to bardzo nam miło. Prosimy o lajka pod tym filmem i o ciekawy komentarz. To dla nas bardzo ważne. Czekamy też na propozycje tematów. Dzięki. Cześć.